Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj w Stuttgardzie przed Muzeum Mercedesa i zabiorę was do środka. Zapraszam. No dobra, jesteśmy w środku, bilety kupione, idziemy do windy i pojedziemy na samą górę i z samej góry zaczynamy przygodę w muzeum. Takie małe wcięcie pomiędzy. Ten odcinek będzie, już chyba wspominałem nawet, będzie podzielony na dwie albo trzy części. Będzie możliwość wygrania małego upominku, taki gest ode mnie. Prosto z Muzeum Mercedesa. Ci, którzy obejrzą dokładnie te dwie albo trzy części, gdzieś to będzie po prostu wplecione specjalnie, żeby nie było takie hop, siup. To tyle. Jedziemy dalej. Pierwszy silnik spalinowy miał moc jednego konia. Dokładnie. Patrzcie na to. Jeden 1,1 konia. Pierwszy silnik. Tym oto wozem jechała żona Berta Benz. Ale światło rozi. Motocykl. Muzeum zaczyna się oczywiście, tak jak mówiłem na wstępie, od konia, czyli od wszystkich w ogóle najstarszych rzeczy, jakie oni tutaj stworzyli.
powstało i motoryzacja, jak w ogóle powstawała, i pójdziemy aż do czasów współczesnych. Słuchajcie, odcinek na pewno będzie podzielony na parę części. Nie będzie to jeden odcinek. Wątpię, żebyście obejrzeli parę godzin, które tutaj spędzę. Także podzielę odcinek na parę części i będę wrzucał co jakiś czas. Muzeum jest mega wielkie, naprawdę tu trzeba spędzić cały dzień, dosłownie cały dzień. Parę godzin to jest biegania, żeby to w ogóle na szybko zobaczyć, żeby na spokojnie, to dosłownie trzeba na cały dzień. Jakie wozy. Mega motoryzacja stara. Jak to kiedyś wszystko wymyślali, jak to wszystko powstawało. Te konstrukcje, to jest mega. Taki łańcuch, słuchajcie. Zobaczcie, to jest jedna z najstarszych ciężarówek działających na świecie. No tak, to był wóz roboczy. Zobaczcie. Prawdziwy transporter. Tak samo to służyło do pracy, oczywiście, do wożenia towarów. Dwa cylindry, pojemność 1600. 5 i 6 konia. Słuchajcie. Co za wóz. Ten to już chyba jakiś ekskluzywny był. Tu już się wozili na niedzielę chyba do kościoła. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, trzeba szybko dosyć nagrywać. Nie ma co się wszędzie zatrzymywać, bo i cały dzień zabraknie. Słuchajcie, patrzcie, jaki silnik. Masakra, ale konstrukcja jaka. Dwucylindrowy silnik. 1728 pojemność, 5 koni. Ależ to było kiedyś naprawdę czasy. Wspaniałe, jak to wszystko powstawało, jak to oni wymyślali. To już jest czterocylindrowy silnik o pojemności 2400, 5 i 9 konia. Masakra. Dobra, lecimy sobie dalej. O, tutaj to już luksus z tamtych czasów. Patrzcie na to, to już są wozy luksusowe. Ale potężny jest. Nie wiem, czy to będzie widać tak dobrze
po prostu na nagraniu, na filmie, ale to jest mega wielkie auto. Nie wiem, 3 metry to lekko ma. Ale piękne. Co tu mamy? 1909 rok, słuchajcie, 4 cylindry, pojemność 5200, 35 koni miał. Ale błysk. Oponki na zmianę. No ale ten to już jest kosmos wielki, jak nie wiem co. 1908 rok. 6 cylindrów, słuchajcie, pojemność 10 litrów. 75 koni miał. No i rozwijał prędkość top speed 95 km na godzinę. Kurde, bałbym się tym jechać chyba 95 na godzinę. Ale sprzęt. Kafajerka. Tam do zmiany biegów. Patrzcie na to. To był łańcuch. Dobra, opuszczamy te pięterko, idziemy dalej. Szybki rzut z ostatniego piętra. Jak to wygląda, tą windą właśnie się wjeżdża na samą górę, z samego dołu jak widać, tam jest recepcja, chyba nawet jej nie będę widział, może jest i widoczna. Wszystkie piętra po kolei. Jak widać, się idzie po prostu tak jak ślimakiem, takim się schodzi coraz bardziej w dół. I na dole zobaczymy, wiadomo, współczesną motoryzację już. Dobra, lecimy dalej. Można tu spędzić naprawdę wiele, wiele godzin stojąc, przyglądając się na te auta, po prostu podziwiać je, oglądać jak to było, jak to wyglądało. Po prostu ja to pokażę wam wszystko troszkę w skrócie. Bo naprawdę zabrakłoby całego dnia, żeby sobie tak to na spokojnie wszystko pooglądać. Autobusik Mercedesa. Fajny sprzęt. Co tu mamy? Prawie 3,5 litra pod maską. 78 koni, 6 cylindrów.
1939 rok. Ale piękny sprzęt. No piękne auto, normalnie. Taka linia, słuchajcie, patrzcie na tą linię. Czemu ten gimbal szaleje? Nie wariuj. Patrzcie na tą linię z tyłu. Ależ piękne. Ależ linia, słuchajcie, patrzcie na to. O masakra, ale ładnie on z tyłu wygląda. No mega. Jeszcze ten znaczek odstający z tyłu. Ale ten gimbal mnie zaraz denerwuje. Zakryte koło, fajnie. Taki autobusik kolorowy. Wiano, słuchajcie, nawet stoi sobie. Tu oczywiście autostrada, obwodnica Stuttgartu. Nic tu nie widać. Autobus. Tutaj jaka eska piękna. Ale piękna eska. Piękna jest klasa. V8 pod maską, 6,3, pojemność 250 koni. No ładnie, 220 już można było sobie pykać taką S-klasą. Ale zobaczcie, jaki to jest stan. Piękny wóz, naprawdę. 1972 rok. No, to chyba każdy zna. Na wczasy samochód w tamtych latach. Nawet mega autokar wielki stoi tutaj zaparkowany. Teraz się zastanawiam w ogóle, jak oni nim tutaj wjechali. Mega wielki. Ale ładny. Kurczę. Tutaj jaki Lipton. A to wygląda jak jakaś wanna. Jakie koło na paseczki pospinane. Środeczek. Skórka. Tutaj ile miejsca. Patrzcie. Fotele jak do oglądania filmu w kinie.
tutaj szuflady. Ale wóz, słuchajcie, ale wóz. Zbiornik chyba. Skitrany sobie tutaj. Drewienkiem obity. Jakie tutaj mamy rureczki. 4 cylindry, pojemność 4 litry, 45 koni. Wygląda na szybszy. Ładny stary autokar. Autobus. Autokar to tam stoi. Ale ten jeszcze jest kozacki. Schodki na górę. Na górze można było sobie siedzieć, ale on wysoki jest. Tutaj mamy jakie koła. Podwójne. Kierowca. Miejsce kierowcy. Pod daszkiem, żeby nie padało na głowę. Klaksonik jaki tam miał. To wszystko oczywiście tutaj jest z drewna wykonane. Fajnie. Lecę dalej. Kolejne pięterko. Tutaj zaczynamy już od sprzętu ciężkiego. Lawetka. Do włożenia. Na górze. 500-ka. Sek. Kiedyś ściągali auta takimi. Proszę bardzo. Na lawetce jakie sprzęty. O kurczę. Kupejka. Aż zajrzę sobie pod spód. Jak to wygląda. Ciekawe, czy to było restaurowane te auta, czy one są. Czy one są po prostu jakieś, nie wiem, takie użytkowe od nowości? Troszkę używane i w muzeum się po prostu zostały tutaj. No ale patrzcie tutaj. Pompa. Wszystko jak nówka wygląda naprawdę. Oponka. Ja myślę, że to wszystko oryginał jest. Naprawdę, to chyba wszystko jest. Patrząc po tych końcówkach, po tym wszystkim, chyba wszystko nowe wozy są. Nawetka konkretna. Zestawik niezły. O, tutaj sobie zajrzymy. Pod spód. Nie no, to chyba nówka jest. Normalnie wszystko nówka. Pewnie troszkę coś tam pojeździło. No nie wiem nawet, no. Ciężko powiedzieć, ale... To wszystko naprawdę wygląda, no, idealnie, no. Tu jedynie co, to widać jakąś korozję tylko i wyłącznie na tam tłumiku. A tak, mega wóz.
Stacja benzynowa. Shell. Zamykane. Zamykane. Co tu mamy? Cysterny do wożenia paliwa. Tutaj jakiś dostawczak. Co tu mamy? Tutaj jest... O, to jest z poczty samochód. Ale taki opancerzony jakiś. Kurczę, tu była cała jakaś centrala. Patrzcie, biurka, stoły. To jakiś... Ale ryjek ma. Patrzcie, jaki długi. Nieźle. O, komisa olejowa, o człowieku. Patrzcie na to. Przecież to jest mała wanna. Nieźle. Te auto chyba też każdy zna. Jeżdżą jeszcze do dzisiaj. Ale ten to mega wóz wielki, no wielki, kolos. Kolos naprawdę. Ale mega, mega robotę robi to. Zobaczcie. 300 SLR ze specjalną do tego lawetą. Zobaczcie, jak ten zestaw wygląda. Mega, mega. Patrzcie na to, jak to wszystko jest zrobione. Litry pojemności 170 koni na 170 km na godzinę, 192 konie. Ale zestaw piękny, coś pięknego. Ale to wszystko jest pięknie dopasowane. Na jazdy pod spodem. Ależ maszynka.